Witam wszystkich serdecznie. Znów jesteśmy w Olbrachcicach. Mamy godzinę 23.10. Dzisiaj wykonujemy zabiegi fungicydowe połączone z zabiegiem insektycydowym i z dokarmianiem dolistnym w rzepaku. Zabieg na tak zwane opadanie płatków. Zabiegi rozpoczęliśmy po godzinie 20 i w tym miejscu przy okazji apeluję do wszystkich, którzy uprawiają rzepak, żeby zwracać uwagę na pszczoły, które są bardzo pożyteczne dla wszystkich i mamy z tego dużo korzyści, żeby robić zabiegi po oblocie pszczół i stosować środki, które są dla nich bezpieczne. Do oprysków użyliśmy opryskiwacza Alfa Evo. Dzisiaj zabieg był wykonywany z użyciem rękawa powietrznego i chodziło o to, żeby dobrze substancje czynne wszczelić w środek łanu. Wydatek cieczy stosunkowo duży, ale też chodzi o dobre pokrycie całej rośliny, 240 litrów na hektar. W dniu dzisiejszym była bardzo dobra aura do wykonywania zabiegów, wręcz bezwiecznie, co też wykorzystałem dwojako, to znaczy, żeby przy okazji polatać na parolotni i napawać się i podziwiać z góry kwitnące rzepaki, bo to jest najpiękniejszy okres w roku, kiedy naprawdę daje to wielką frajdę. Można sobie polatać bardzo nisko, pięknie widać wszystkie uprawy, nie tylko rzepaki, zboża również, kuszące się jęczmienie. Także dzisiaj trochę w asyście latałem i obserwowałem, jak Alfa wykonuje zabiegi właśnie w rzepaku. Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać.